smakkujaw.pl Błyskawiczne steki wieprzowe. Przed chwilą zadzwoniła do mnie koleżanka, że wpadnie z niespodziewaną wizytą. I oczywiście mogłabym przygotować doskonałe kanapki z buł cebulowych, które upiekłam wcześniej, ale ponieważ wiem, że ona jest bardzo mięsożerna, więc znalazłam w lodówce karczek wieprzowy bez kości i przyrządzę doskonałe steki dosłownie w kilka minut. Podam je z suróweczką, którą przygotowałam wcześniej. A zatem zabieramy się za nasze mięso, lekko rozbijamy je tylko pięścią, one mają być soczyste. O, tak już wystarczy, teraz odrobinę solimy. Co prawda będziemy dodawać jeszcze sosu sojowego, on jest słony, ale my lubimy mocno słone potrawy, szczególnie mięsne. Odrobinę opieprzymy. Troszeczkę oliwy, to jest taka błyskawiczna marynata. O, natrzemy oliwą. I odrobinę sosu sojowego. I to samo zaraz zrobimy po drugiej stronie. Oczywiście lepiej byłoby mięso zamarynować wcześniej. No wtedy ono będzie, wtedy będzie lepsze, jakby poleżało przynajmniej z pół godzinki w takiej marynacie, ale ponieważ, jak powiedziałam, nie mam zbyt dużo czasu, też będzie naprawdę doskonały. Już mamy przygotowane steki, za moment wrzucamy na patelnię. Na rozgrzaną patelnię wlewamy trochę oliwy, tyle pewnie wystarczy, nie musi być jej aż tak bardzo dużo, ponieważ mięso już było przyprawione oliwą. Poczekamy odrobinę, jak oliwa się rozgrzeje i za moment będziemy wrzucać nasze mięso. Oliwa ucieka z patelni, a zatem wrzucamy nasze mięsko. O, już jest dobrze rozgrzana, bo już nam wszystko ładnie spierczy. O, i ostatni kawałeczek. Chwileczkę podsmażamy na takim dużym gazie, a za moment odrobinę go zmniejszymy. Dociskamy lekko nasze mięsko do patelni. Ja zmniejszyłam odrobinę gaz, ponieważ patelnia już nam się mocno rozgrzała i za moment będę przekładać je na drugie strony. Sprawdzam. A jeszcze chwileczkę. Zaglądamy do naszego mięska. O, tutaj już jest we właściwy sposób upieczone. Trzeba pamiętać, żeby nie piec zbyt długo, bo wtedy mięso będzie twarde, a nam chodzi o to, żeby one było soczyste. Zaglądamy. O, tu już też można przełożyć. Patrzymy następny. O, już jest dobry. I jeszcze po drugiej stronie niecałe dwie minutki. Pamiętajmy, że zawsze smażymy z drugiej strony krócej, ponieważ patelnia już jest mocno rozgrzana. Odrobinę zmniejszymy teraz gaz. I za chwilkę będziemy mieli gotowe, pyszne, aromatyczne i soczyste mięso. Na dwa steki położymy sobie po takim trójkąciku serka pleśniowego Rockpol, a dwa zostawimy same. Zaglądamy do naszego mięska. O, jest pięknie przypieczone, a zatem możemy wyłączać gaz i odstawimy na kilka minut, żeby mięso się związało. Nasze mięsko odpoczywa, a my w tym czasie nałożymy sałatkę. No, raczej surówkę, bo to jest przecież z niegotowanych owoców i warzyw z dodatkiem pysznego sera pleśniowego. O, jeszcze tutaj odrobinkę owocową i przekładamy mięsko. Jeszcze jeden kawałeczek. Muszę sobie pomóc. I nasze pyszne danie dla zgłodniałej koleżanki jest już przygotowane, a zatem życzę smacznego.